No i siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Matt i witam was w filmiku świątecznym. Ja właśnie wróciłem z Wigilii, także naprawdę mogę wam się pochwalić, że u mnie Wigilia jak co roku wyśmienita. W ogóle to jestem bardzo zadowolony, dostałem masę prezentów, także naprawdę w sumie mam już te 15 lat, ale dalej te prezenty dostaję. Naprawdę się cieszę i dziękuję moim rodzicom, no i oczywiście całej rodzince za masę prezentów. Piszcie w komentarzach, jak przebiega wasza Wigilia, a ja z tego miejsca chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego na te święta, spełnienia marzeń, szczęścia, zdrowia, pomyślności, jak najwięcej radości, uśmiechu na waszych twarzach na nowy rok 2019. Chciałem wam życzyć też wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze i zapraszam was do oglądania tego filmiku, bo nagraliśmy wam taki świąteczny filmik jak z filmik z odśnieżania na typowej polskiej wsi z Kacprem oczywiście. I pozdrawiam jeszcze raz wszystkich oglądających, jeszcze raz wszystkiego dobrego i trzymajcie się i zapraszam do oglądania. Cześć! Cześć, siemano mordeczki, witajcie, jestem Serenady, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z sezonu świątecznego. No i jest ze mną Kasper. Siema. No i znajdujemy się na typowej polskiej wsi, jak widać znów ją zaśnieżyło, więc ponawiamy sytuację i będziemy ją odśnieżyć. Także zacznijmy od swoich gospodarek oczywiście. Oprowadzki chyba nie muszę robić, bo nic się nie pozmieniało, tak jak i w 15 i 17. No, w 17 się trochę zmieniło, bo nie było zimowej mapy. Ale dobra, ja w sumie to mogę oprowadzić po gospodarce tak tutaj u mnie. Oczywiście mamy Wigilię, jak to oglądacie, my to jeszcze nagrywam przed Wigilią. Także dobra, tutaj mamy ten cały pług do śniegu, oczywiście fajny Lizarda. Standardowo tutaj mam przyczepkę, bo to nie będzie tylko jeden odcinek z zimy. Myślę, że nagramy tak z 5 odcinków. Też właśnie musimy nagrać dużo, bo ja lecę na Kraków. I chyba Kasper będzie jechał też ze mną, więc no musimy się spiąć i chociaż nagrać do drugiego dnia świąt. O, i tutaj mamy Case'a. Ale dobra, ja już tu nie będę zamykał. Pojadę sobie Case'a, kurde, żubelki weszły. Patrz, a propos śniegu, to możecie pisać w komentarzach, czy jest u was śnieg. Bo u nas był w zeszłym tygodniu, wszyscy się podniecili i wszyscy mówili, żebyśmy się uspokoili, bo ten śnieg jeszcze będzie, a oczywiście jak to jest co roku, wszyscy mówią, że trzeba się cieszyć śniegiem dopóki jest, bo w święta i tak go nie będzie. No, także no właśnie było tak, że było tego śniegu, no i to się, powiem wam, że ten śnieg trzymał się przez dobrych parę tygodni. No ile, z 2 tygodnie nie był ten śnieg? Nie no, tydzień może. No coś koło tego, ale właśnie był ten mróz i tak właśnie utrzymywało ten śnieg, a teraz popadało przez całą noc, no i nie ma właśnie w ogóle już śniegu, także no trochę słabo, o kurde, okno u kru wyrwałem. Także myślę, że wam się spodobają w ogóle odcinki, bo pamiętam, że na moim kanale zawsze lubiliście tą zimę, bo to właśnie miało ten klimat taki.
zacznę sobie tak odśnieżać tutaj. Albo w sumie to czekajcie, przejadę sobie inaczej. Tutaj sobie zaczniemy odśnieżać i od tego silosu tam będziemy sobie odgrynywać po prostu. Tak, to będzie to najlepsze rozwiązanie. O, ale dostaję ładnie ten mój case. Na pole sobie to wygarniemy. Bo jak przyjdzie odwieźć tak jak u nas, to będzie grubo. Czemu mam dwa punkty do odśnieżania? Nie wiem, ja nie wiem kto podpalił. U mnie ważne, że był jeden. Powinien się cieszyć, bo sprzedasz i wyjdziesz na plus. No, powinniśmy przywyć poza odcinkiem. No tak. No, a ja miałem tam z tyłu jeden. Bo przygotowywałem wszystko, więc... Nie zauważyłem. A nie patrzyłem w sklepie. Myślę, że jakąś scenkę właśnie z życzeniami nagram. Tak na tym początku. Bo nie będę już nagrywał takich osobnych życzeń. No to w ogóle jest niepotrzebne. A właśnie w grze to na pewno więcej osób to obejrzy. Albo rozwali mi komentarz ostatnio taki co było, że dobra dzięki, ale poczekajmy jeszcze z tymi życzeniami, bo jeszcze mi się z tamtego roku nie spełniły. Także myślę, że on się w tym roku, chociaż te moje życzenia dla was spełnią. Dobrej ryby. Dobra ryba to postawa, nie? Masna ryba, tą karpi, kurde, z Lidla. Także no, dobrej ryby oczywiście. Dobra, lecimy sobie tam odśnieżać. Tu już myślę, że będzie git. Albo jeszcze spróbuję odgarnąć tutaj od tym. Tu masny śnieg padł, że kurde. Żeby te bramy chociaż otworzyć jakoś, nie? Tak zasypało mi. Razem chyba będziesz mi Kasper musiał pomóc i będziemy otwierać razem, bo tak dosypało mi, że daj spokój. I oczywiście intro ogarnąłem. Też świąteczna, więc myślę, że wam się spodoba. A na prawo sobie będziemy dawać. Powiedz mi tak, kiedy odśnieżasz na skół, to drogę mam odśnieżać po drodze, czy nie? Nie, bo ten ja sobie tam odśnieżę na odcinku, bo chcę pokazać, jak to wszystko ładnie wygląda. Tutaj będę musiał odśnieżyć, bo my będziemy ten obornik przecież na pola wywozić. To będziesz chyba brał ode mnie obornik, bo ten nie masz w ogóle obornika. Aż normalnie kołami mnie ten zamienił na lodzie. Nie mogłem się zebrać, tak załapał ten łuk. Kasper tam jedzie ładnie. O, jak cię zarzuciło. No poślizgłem ślizgłem. Ślizgłem tam kurna jak w 60. Hamulec kurde odblokować i jazda, nie? Pojeżdżę sobie trochę z kabiny. Na pole tu narzucę tam, jak niech się roztapia na polu, chociaż mi tu nie będzie brało na podwórku, bo wody tyle stało. O kurde, ale no już drugi razem przywalił ze skarby. Okej. Jak by co, nie? To możesz też odśnieżyć tam dojazd do pola, tam po lewo od razu, jak jest skup, to po naprzeciwko skupu. Okay. Jakbyś jechał do skupu, to lewo. Bo tam lewo będziemy obornik wozić, więc żeby nie było żadnego przypału, że nie podjedziemy.
to możesz tam właśnie odśnieżyć. Ja sobie tu odśnieżę, bo jakbyśmy właśnie wjeżdżali z czymś, to będzie ciekawe, bo tu lód, zobaczcie, kurde, lodu, jak nie wiem co. A 60 mamy, 60 nie pokazałem, a mamy 60. Ja z tym pugiem w ogóle zapierniczam, jak będzie jakiś kamień, to będzie grubo, nie? A dostaliśmy pugi, kurde, najęte to są nie nasze jeszcze, kurde. Kasper dostał dwa, nie? Bo do Deutscha miał jeszcze potrzebę, to pewnie ktoś przyjdzie z sąsiadów, tylko nie mówię, że masz jeszcze dwa, nie? Bo przyjdą i będą chcieli pożyczyć, kurde, żeby sobie odśnieżyć podwórko. My tu takie burżuje jesteśmy, to sobie, kurde, jeździmy tymi pugami. No tak to by trzeba było opatem jedła i jazda z tematem. No ale chcę przed powiedzieć, że wziąć łopatę i odśnieżać, a nie. Mój case to chyba uszczelka pod głowicą wypływa. Tak, chodzi, że daj spokój. Mróz był oczywiście, to kurde. Ciężko zadziorgać mu było. A w ogóle jak tam szter ci odpalił? Normalnie, pali jak... O! Mi to kurde 60 ładnie odpaliła, ale case to grubo. Nie mogłem go, szarpałem kurde, jak reksioszynkę, ale no nie szedł. Dobra. Tu jeszcze narzucę, jakby się dało. Jak już odciężyłem z kupy, to teraz? Możesz, nie wiem kurde już. A podwórko sobie odśnieżyłeś? Odśnieżyłam. No to stój się, przyglądaj. W ogóle dobrze, że to wszystko działa na MP ładnie. Daj ci do rowu tu gadę, myślę, że się nie obrazisz. Dobra. Tu jeszcze zagarnę lekko. Pod obożynę. Dobra. No i teraz można lecieć. Jeszcze ci tu trochę wygarnę, ale ja cię nie zauważyłem cię. Chcę jeździć przez ten wieś, jak pogrzeszony jakiś. Przejdź, bo tam jadę. Powinieneś mnie przepuścić. A ja kurde wygarniam. To jazda z tematem jest. Dobra, jazda. Łogi. Tu biorę na lewo, żeby na przystanek nie dorzucić. Bo tam zasypę cały przystanek, kurde. Ej, wiesz co, tamtą stronę po lewą to możesz odśnieżać już. Jak coś drogi. Że od twojego podwórka w lewo, nie? Okej. Dobra. O kurde, ale mi przyhamowało. Dobra, mój to ładnie tu odśnieżę ten case. Nie powiem, że nie. Jak on człowiek chyba uszczelka wypluwa. Tak go słychać dziwnie, że daj spokój, nie? A Mariusz tam tnie na zimę. My to drzewo mamy. Bo jak pojechaliśmy, a i tak będziemy jechać po drzewo, bo musimy, bo Kasper był tu jedną ogólnie. I chcę mieć stemple, więc pojedziemy, jakieś ładne utniemy, weźmiemy też sobie właśnie trochę też na drzewo, a mamy las właśnie jeszcze odśnieżę może tam ten dojazd do lasu, bo jedziemy jechać 60, więc może być ciekawie. Ale jest problem, no bo jak byliśmy ostatnio w lesie, to nie wkładaje się przecież wąż w pęku, to na co my będziemy ładować? A no, zapomniałem, a nie kupiłeś nowego węża?
No nie, a na zamówienie tyle teraz. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Oczywiście musieliśmy wjechać na pokój, bo przecież pokój mój to główna atrakcja całego domu. Więc no, przepraszam, zacięcie. Okej, jesteśmy. Więc sobie tutaj odśnieżymy jeszcze ten dojazd do drogi, do lasu. Okej. Ty tam odśnieżasz ten przejazd cały naokoło tej naszej wsi? Tak. Dobra, wiem gdzie. Pojeżdżać inno mogę. Okej, ja tu już w sumie to mam odśnieżone i idę jeszcze ten skup odśnieżyć, bo żeś tak odśnieżył, że ja pierdzielę. Oczywiście nie dopadnie, więc idę odśnieżyć go. Co się tam nie pasuje, żeby przejechać, to jest odśnieżone. Jak my tam 60 będziemy wjeżdżać, to człowieku przejedziemy, ale chyba jak będziemy ją holować. Przedni napęd, kurde, nie ma przecież. Miał być, ale nie robiliśmy. Jeszcze na drugi rok się zrobi. Więc no. A kurde kajsym to od razu. Jazda z tematem. Będzie. Ja to lekko obdarłem już ten kłód, nie wiem jak ty. Ty tam jak żeś poszedł bokiem, to też chyba żeś go tam lekko obdarł. Dobra. Jest tego śniegu, jak ja pierdzielę nasypało w tym roku. Szkoda, że nie mamy za oknami jeszcze tego śniegu, bo tak to nie czuję tych świąt pęci. Ale jak jutro ta Wigilia będzie, to będzie jak zawsze, że do Wigilii to się nie czuje tych świąt, a potem to już święta, święta i po świętach. Tak będzie. O, tu to na pewno bym przejechał, kurde. Przyczepy się nie złamią. Przyczepy wejdą, kurde, i jelo. Siedzimy. Ale to chociaż się cieszę z tego, że wypaliła ta zima. Bo w tamtym roku to właśnie nie miałem co nagrać, bo nic nie było zimy, nie było season modów i tak dalej, więc... No lipa trochę. Dobra. I jeszcze raz tutaj lecimy dalej. Dobrze, że ten puk to ma taką gumową tą. No, takim jak od worka foliowego. Na dole, to jest zarąbiste, bo chociaż się nie zerze ta guma taka czarna przy nim, to jest zarąbiste. Okej. Ale tu już powinniśmy przejechać. Dobra, ja z tym. Okej. Okay.
Dobra, no to skupo odśnieżenie niestety na farmę już. Ale chyba mrozek będzie, bo tak te słońce kurde wygląda. Odśnieżę to jeszcze na lewo, znaczy na prawo nasypę. Ty tam odśnieżyłeś już? Tak. Dobra. Jak on przerywa, ty, jak on chyba na remont idzie po odśnieżaniu. Jednak przejadę, bo że się omijaki porobi. Ja to tu odśnieżył, jeszcze tył świnie odrządzam. Tam chleba daj. Opłatkiem się podziel, bo zacznę mówić do siebie. Ja tu trochę jeszcze nasypę na prawo. Tego śniegu. Dobra. Teraz na lewo. No idzie robota takimi pługami, to daj spokój. Bo tu odśnieżamy ogólnie razem, bo no na naszej wsi niestety nie jeździ kurde ani piaskarka, ani odśnieżarka, więc musimy sobie dawać radę sami. No jedynie gmina nam właśnie da takie pługi i działamy sobie razem, bo dawniej to musiałem sam odśnieżać na tej mojej wsi, a teraz to jest Kasper, więc tu jeszcze trochę podsypę. Niech już mnie podleje, jak roztepnieje, trudno się mówi. Tu tak trochę na płot, bo jak będziemy wejść obornik, to że jak było wieże z tym szczepem. Bo będziemy matować ogólnie ten spod, bo będzie ciężko tak tutaj z tym szczepami, jak się wiedzie złama, to będzie ciężko się złamać potem. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze złamać. Idę jeszcze tam do Kaspera zobaczyć, co on tam robi. Świnioki, że się obrządził? Obrządzam świnioki. A, no to git. Jest, jak to szybkie bieganie. Gdzie ty jesteś? Otwieram ci tutaj. Oho. Pszenicę biorę, pszenicę na śrutę. No widzę właśnie, kurde. Tu nóż tego wszystkiego. No, cześć sąsiad. Siema, siema. Ale chyba żeś przebił ten od tego, o kurde. Ale tego fajnego masz do ojca, powiem ci. Pół się stawi, dobra. No to co, my będziemy sobie kończyć. Także jeszcze raz wesołych świąt wam życzę, mordy. No i co? Kasper, chcesz jeszcze coś może dodać od ciebie? Wesołych świąt! Mokrego jajka. Także dobra, niech wam się kurde te życzenia spełnią i co, widzimy się chyba w kolejnym odcinku, chyba będzie akcja las albo coś wymyślimy, także był się ze mną Kasper. Siema. I słyszymy się w kolejnym odcinku, także na razie trzymajcie się i cześć.